Tak prezentuje się nasza pizza. Mega pysznie. W trzech wariantach. Pierś z kurczaka bardzo drobno kroimy i podsmażamy. Następnie możecie posypać przyprawą kebab gyros. Odrobina soli. I dusimy nasze mięsko. Do naszego sosu czosnkowego potrzebujemy, ja zawsze robię w takich słoiczkach, jogurt naturalny. Przesypujemy. Ja zrobię z małego pojemniczka. Jeśli chcecie mniej kaloryczny, no to nie dodajecie majonezu. Ale ja dzisiaj dodaję z łyżeczkę majonezu. Odrobina soli. Odrobina pieprzu. Ja dzisiaj dam dwa ząbki, ale możecie z jednym, możecie z trzema ząbkami. Zależy, jak lubicie mocno czosnkowy. Wszystko mieszamy. Próbujemy. Pyszne, czosnkowe. Wystarczy dwa ząbki na mały kubeczek. Doprawcie sobie tylko, czy jest wystarczająca ilość soli, pieprzu. I tak wygląda nasz sos czosnkowy. Ja zamykam i wkładam do lodówki. I teraz robimy dalej pizzę. Do pizzy potrzebujemy pieczarki. Ja wykorzystam z połowy tych pieczarek. Paprykę pokrojoną w drobną kosteczkę. Brokuła. Kukurydzę. Oraz nasze mięsko z kurczaka pokrojone i przyprawione przyprawą kebab gyros. I podsmażone. Następnie pieczarki obieramy ze skórki. I kroimy w takie paseczki drobne. Coś takiego. I pieczarki musicie pokroić tyle, ile chcecie mieć na pizzy. Ja już obrałam pieczareczkę, tyle mam pieczarki. Ale to naprawdę ile tylko chcecie, żebyście mieli. Potrzebujemy kostkę żółtego serka. No, mam mniej więcej taki kawałeczek. Do naszej pizzy potrzebujemy 3 szklanki mąki. Łyżeczkę soli płaską. W naszej pizzy do posmarowania potrzebujemy jeszcze, ja używam koncentrat pomidorowy, przecier. Wkładam do miseczki. Do tego sól, pieprz, oregano, taką szczyptę dużą, zioła prowansalskie, też szczyptę i bazylię, też szczyptę. Całość mieszamy. I tym będziemy smarować naszą pizzę. Następnie potrzebujemy drożdże, 50 g drożdży. Kruszymy. I jedną łyżeczkę cukru. Następnie 3 łyżki oleju albo oliwy z oliwek. Całość musimy wyrobić. Teraz w ręcach kruszę te drożdże jeszcze. I do tego potrzebujemy wodę. Mam szklankę ciepłej wody.
i całość wyrabiamy. Ciasto wyjęłam na blachę, obsypujemy mąką i jeszcze wyrabiamy. Zobaczcie, po wyrobieniu naszego ciasta musimy je chwilę położyć, żeby odpoczęło. Ja tak kładę i zakrywam ściereczką. I ono teraz sobie musi chwilę odpocząć. Zobaczcie, po paru minutkach nasze ciasto już podrosło. Obsypujemy blaszkę mąką, deseczkę i będziemy wałkować naszą pizzę. Pizzę mamy już rozwałkowaną, zwijamy w rulonik. Ja mam taką dużą blaszkę. Jak wygląda? Następnie naszym przecierem pomidorowym z przyprawami smarujemy pizzę. Całą. I tak rozsmarowaną pizzę teraz możemy wkładać sobie dodatki, jakie tylko chcemy. Ja na całość sypię pieczareczką. Jeśli chcecie, żeby Wam się dobrze przykleiły wszystkie warzywa, wszystko co sypiecie na pizzę, możecie na spód posypać odrobiną sera. To wtedy one się przykleją, te warzywka. Taką niewielką ilością. I na to pieczareczka. Ja pieczarkę troszeczkę posypę pieprzem. I odrobiną soli. Następnie będziemy wkładać mięsko. Połowę zrobimy z mięsem, znaczy się to jest pierś z kurczaka usmażona z grosem. Coś takiego. Następny kawałek zrobimy z salami. A tam z warzywami. Na całość sypę cebulkę. Jedną mam czerwoną cebulkę, a jedną zwykłą. Na tą z warzywami brokuła, paprykę. Trochę też dosypiemy do grosa. Kukurydzę. Do tej z warzywami. Albo do której zresztą chcecie. Możecie troszeczkę dać serka pleśniowego. Ja mam tutaj takie małe kawałeczki. Całość musimy obsypać żółtym serkiem. Ja wzięłam połowę porcji, a drugą połowę posypę jeszcze troszkę później, gdzieś tak za 10 minut przed końcem. I teraz taką pizzę na około 20 minut, musicie oczywiście pilnować, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni z termoobiegiem. Naszą pizzę wstawiamy do piekarnika i pieczemy. Zobaczcie, 10 minut przed końcem otworzyłam i już wsypuję serek żółty. Zostało nam jeszcze 10 minut. I jeszcze pieczemy 10 minutek. Wygląda nasza pizza. Już się upiekła, wyciągamy. Zobaczcie, mega apetycznie. Teraz ją pokroimy. Teraz ukroimy kawałek, przekroimy.
Tak wygląda nasza pizza. Możecie polać sobie teraz sosem czosnkowym, keczupem i życzę Wam wszystkim smacznego. Zobaczcie, ja sobie polałam sosem czosnkowym, na to trochę keczupu i do tego uwielbiam rukolę, którą możecie sobie też dodać na Waszą pizzę. Czyż ta pizza nie wygląda obłędnie? Przepysznie. Życzę Wam wszystkim smacznego i zróbcie sobie taką pizzę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Po zjedzeniu powiem Wam, że pizza jest rewelacyjna. Przepyszna. Przepyszna. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda spód pizzy, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, jest podpieczona. Nie jest surowa. Przepyszna.